Nie podchodzi do mnie, powiedziałam, bo skoczę! Porozmawiajmy. Pan nic nie rozumie. Przeze mnie zginął człowiek i... Ja i tak nie będę potrafiła z tym wszystkim żyć, to zbyt wiele... Nie zbliżaj się do cholery! Sędzia Anna Maria Wesołowska. Otwieram rozprawę przed sądem okręgowym. Będzie rozpoznana sprawa Majki Chłopeckiej. Stawiła się oskarżona, doprowadzona z aresztu śledczego, lat 19, licealistka, zamieszkała w Sopocie, dotychczas niekarana. Oskarżam Majkę Chłopecką o to, że w dniu 15 stycznia 2011 roku w Sopocie, działając z bezpośrednim zamiarem, zabiła 43-letniego Jana Sosnowskiego. Od pewnego czasu oskarżona była skonfliktowana z Janem Sosnowskim. Groził on bowiem Majce Chłopeckiej, iż poinformuje jej rodziców o tym, że ich córka się prostytuuje. Oskarżona postanowiła do tego nie dopuścić. W dniu przestępstwa spotkała się z Janem Sosnowskim w jego mieszkaniu i próbowała przekonać go, żeby nie informował rodziców o jej postępowaniu. Kiedy Jan Sosnowski odmówił, Majka Chłopecka zacisnęła na jego szyi pasek od sukienki i udusiła swoją ofiarę. Następnie postanowiła upozorować samobójstwo. W tym celu przeciągnęła ciało Jana Sosnowskiego do drzwi od łazienki i powiesiła denata na klamce. Za zabójstwo oskarżonej grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, aby pani wstała. Wysłuchała pani aktu oskarżenia. Czy rozumie pani treść zarzutu? Tak. Przyznaje się pani do dokonania tego czynu? Ja i zabicie człowieka? Nie, no, ja nie mogłabym tego zrobić. Przecież mnie rodzice dobrze wychowali. Pokazali mi, co jest dobre, a co złe. Tak wziąć pasek w ręce i zacisnąć go na szyi człowieka? Nie, no, ja nie mogłabym tego zrobić. To nie ja zabiłam Jana Sosnowskiego. Pouczam, że może pani odmówić składania wyjaśnień, jak również odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania. Jaka jest pani decyzja? Ja nie chcę trafić do więzienia. To nie jest miejsce dla mnie. Naprawdę, ja mam plany, studia, przyjaciół. Ja mam dopiero 19 lat. Obiecuję pani sędzio, że powiem pani sędzi wszystko. Jestem pewna, że wtedy pan prokurator wycofa akt oskarżenia. Ja nie mogę tam wrócić. Zacznijmy od tego, czy 15 stycznia widziała się pani z Janem Sosnowskim? Tak. Mieliśmy konflikt. Trwał już od jakiegoś czasu, bo... Sosnowski domagał się, żebym poświęcała mu więcej czasu, a no, ja nie mogłam po prostu. Chciałam zająć się nauką, wiadomo, korepetycje, matura. Wysoki sądzie, pan profesor Sosnowski miał taki zwyczaj, że praktycznie nagrywał wszystkie osoby, które go odwiedzały. Nagrał również wizytę oskarżonej, która miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Policja zabezpieczyła ten materiał, on jest oznaczony jako dowód numer 7. Poproszę o odtworzenie, ale tylko początkowego fragmentu. Bardzo proszę, pani Aniu. Majeczko? Słucham. A teraz rozbierz się i zacznij sprzątać mi pokój. Albo nie. Pójdziemy do kuchni. Zrobisz mi kolację. Wiesz, że nigdzie nie zarobisz tyle, co u mnie. Rozumiemy się. Dziękuję. To nam na razie wystarczy. Często odwiedzała pani Jana Sosnowskiego? Czasami. Właściwie on nie chciał seksu, tylko żebym chodziła nago po mieszkaniu. Sam się zaspokajał. No ale na początku roku powiedziałam mu, że chcę z tym skończyć, a niestety on tego nie rozumiał, że potrzebuje teraz czasu na maturę, na naukę. No i jakby to powiedzieć, tamtego dnia on był wyjątkowo natarczywy. A co to znaczy? Pisał dużo SMS-ów, wydzwaniał do mnie, prześladował mnie po prostu. A jak pani reagowała na takie zachowanie Jana Sosnowskiego? No, z początku w ogóle nie reagowałam na te wiadomości. No ale jednak 15 spotkała się pani z ofiarą. Będę u twoich rodziców za pół godziny. Cieszysz się? Powiem wszystko. Proszę pani, czy ten SMS to był powód, dla którego zdecydowała się pani odwiedzić pana Sosnowskiego wtedy w jego mieszkaniu? No tak. A jak przebiegało wasze spotkanie? No jak wychodziłam, to Sosnowski jeszcze żył. Znaczy, no, ja nie rozumiem, jak miało przebiegać to spotkanie.
Jeżeli pani sędzia pyta mnie o to, czy Sosnowski wspominał coś o tym, że zamierza popełnić samobójstwo, no to bardzo mi przykro, ale nic mi o tym nie wiadomo. No, gdybym wiedziała, że zamierza ze sobą skończyć, to przecież bym z nim została, nie wiem, pilnowała go albo poprosiła kogoś z osób dorosłych o pomoc. Problem w tym, że Jan Sosnowski nie popełnił samobójstwa, a pani wie o tym najlepiej. Nie, ja naprawdę nic nie wiem. Nie sądzi pan chyba, panie prokuratorze, że tam młoda, inteligentna dziewczyna pochodząca z dobrego domu mogłaby dokonać zabójstwa? Myli się pan, panie mecenasie. Otóż sądzę, że jednak to zrobiła. Czy rozpoznaje pani ten pasek? Tak, to jest pasek od mojej sukienki. Zostawiłam go pewnie u Sosnowskiego, no, zdarza się. Tym paskiem Jan Sosnowski został uduszony. Jak pani to wyjaśni? Policja znalazła go powieszonego na klamce u drzwi do łazienki. No, ja nie wiem, za kogo państwo mnie uważają? Za jakiegoś potwora? Za jakąś psychopatkę? Zarówno oględziny miejsca przestępstwa, oględziny oraz sekcja zwłok potwierdziły jednoznacznie, że sprawca najpierw w pozycji stojącej udusił Jana Sosnowskiego, następnie próbując upozorować samobójstwo, powiesił go na klamce. Jak pan sobie to wyobraża? Ja, dziewczyna 1,70 m, ważąca 55 kilo, miałabym udusić, a potem przewieźć po podłodze Jana Sosnowskiego, żeby go potem zawiesić na klamce od drzwi do łazienki? Przecież to jest fizycznie nawet niemożliwe. Ja go nie zabiłam. Musicie lepiej poszukać jego zabójcy. Proszę pani, ja pani bardzo dziękuję za troskę o dobro tego śledztwa. Ale jeżeli rzeczywiście chciałaby pani pomóc, to może ktoś konkretny, kto mógł to zrobić, przychodzi pani do głowy? Dokładnie nie wiem, kto to, ale... Ale to jest ktoś, kto dobrze znał zwyczaje Sosnowskiego. Ktoś, kto wiedział, że on ma zawsze włączoną kamerę i że nagrywa każde spotkanie. I że najczęściej ta kamera była ukryta. No właśnie, przecież zginęła kaseta z tej kamery. Jeżeli państwo znajdą kasetę z nagraniem, to znajdą również mordercę Sosnowskiego. Czy to wszystkie pytania? Z mojej strony tak, dziękuję. Panie mecenasie? Ja nie mam więcej pytań do swojej klientki, dziękuję. Dziękuję, pouczam, że przysługuje pani prawo do zadawania pytań świadkom. Teraz proszę usiąść, zarządzam postępowanie dowodowe. Na salę poprosimy Marcina Pisarskiego. Świadek Marcin Pisarski. Bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Nazywam się Marcin Pisarski. Ile pan ma lat, gdzie pan mieszka i czym się zajmuje? Mam 19 lat. Mieszkam w Sopocie. Uczę się w ostatniej klasie liceum. Majka była ze mną w jednej klasie. Ale nie jest pan spokrewniony z oskarżoną? Nie, nie jestem. Pouczam obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne. Rozumie pan? Tak, rozumiem. Proszę powiedzieć, co pan wie w tej sprawie? Właściwie to nie wiedziałem, że to się tak skończy. Z głupiego żartu narobiliśmy sobie trochę za dużo problemu. A z jakiego głupiego żartu? W poprzednim roku, we wrześniu, założyliśmy się. To znaczy ja, Majka i Agnieszka Wysocka. Już nawet nie pamiętam, o czym był ten zakład. W każdym bądź razie ta osoba, która przegrała, miała wykonać polecenie, które reszta wymyśli. I Majka przegrała. A co Majka miała zrobić? Wysoki sędzio, wydaje mi się, że czas zaprezentować w tym miejscu materiał filmowy oznaczony jako dowód numer 8 i będę o to wnosił. Panie Aniu, proszę otworzyć nagranie. Dobra, widzicie tych dwóch gości z tyłu? Mhm. Założę się, że nie wciągniesz tego, który stoi plecami do nas. Słuchaj, ja w to wchodzę. Jeżeli nie wyciągnę tego gościa w ciągu 10 minut z baru, to stawiasz mi wilę do od niego wezmę stół. Dobra, to dawaj. Zrobię to, nie zrobię? Nie, udaj się. A ja myślę, że tak. Z takimi starcami. Aż taka dobra nie jest. Nie. O, grubo. Jak wróciła, to właśnie dziwnym trafem powiedziała, że jej się to spodobało. I że te pieniądze, które zarobiła, nie były wcale takie małe. Także stwierdziliśmy, że jednak to nie jest taki zły sposób na zarabianie, więc założyliśmy spółkę. Ja dziewczyną szukałem w internecie chłopaków, którzy chcieliby się z nimi spotkać, a one za to mi odpalały 20%. Czy pan profesor Sosnowski był jednym z klientów pana koleżanek? Tak. Pani sędzio, ja się tego wstydzę. To był tylko taki młodzieńczy wybryk. Panie Pisarski, zdaje się, że ułatwiał pan uprawianie prostytucji
celu osiągnięcia korzyści majątkowej. I dlatego toczy się przeciwko panu postępowanie karne. To po pierwsze. Po drugie, wie pan, ja mam wyrozumiałość dla młodzieńczych wybryków. Oczywiście w pewnych granicach. Ale tu chodzi o zabójstwo. I trudno to rozpatrywać w kategoriach młodzieńczego wybryku. Nie uważa pan? Chyba nie doczekamy się odpowiedzi. To proszę powiedzieć, czy 15 stycznia widział się pan z oskarżoną? Tak. Koło 14 Majka zadzwoniła do mnie i powiedziała, że ma już dość Sosnowskiego. Że czas najwyższy coś z tym zrobić. Była wkurzona. Mówiła, że jedzie do niego. Chciała, żebym z nią jechał, ale ja wtedy nie mogłem, bo miałem o 14.30 korepetycję z angielskiego, na które musiałem iść. Ale jak wróciłem z nich, to tak koło 16.30 zadzwoniłem do niej. No i jak przebiegała ta rozmowa z koleżanką? Właśnie normalnie. Majka siedziała sobie w domu z rodzicami, jadła obiad grzecznie. To niemożliwe, ona nie zabiła Sosnowskiego. Proszę pana, od kogo pan się dowiedział, że Jan Sosnowski nie żyje? Od Agnieszki Wysockiej. A kiedy się pan o tym dowiedział? Tak wieczorem, przed 7. A w jakich okolicznościach? Agnieszka zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, że Sosnowski wisił się w mieszkaniu na klamce, że jest martwy. Na początku nie docierało to do mnie, ale ona wrzeszczała, że będziemy mieli problemy, że przyjedzie policja, zabierze z kamery kasetę i wszystko się wyda. Że one się tam rozbierały, robiły to za pieniądze. Dlatego Agnieszka poprosiła mnie, żebyśmy pojechali tam i zabrali tą kasetę. I jak pan na to zareagował? Umówiliśmy się pod blokiem Sosnowskiego, ale jak ja tam podjechałem, to jej nie było, a za to była policja, więc uciekłem. Nie mogłem tam zostać. Proszę pana, podejrzewa pan, że to Agnieszka Wysocka mogła zabić Jana Sosnowskiego? Nie. Chociaż nie wiem, ja już nic z tego nie kumam. Ona chciała tylko zabrać z kamery kasetę, ale mnie tam nie było, więc tak naprawdę mogła tam przyjechać i ją zabrać. Czy to wszystkie pytania? Tak, dziękuję bardzo. Panie prokuratorze? Nie mam pytań, dziękuję. Dziękuję, proszę usiąść, a na salę poprosimy Agnieszkę Wysocką. Świadek Agnieszka Wysocka. Nie ma jej, proszę pana. Zresztą... Wysoki sądzie, ja przepraszam, ale to taka dziwna sprawa. Bo Agnieszka od rana do mnie dzwoni, a kiedy odbieram telefon, odrzuca połączenie. Nie wiem, o co chodzi. Panie Dudzik, proszę pana wpuścić. A kim pan jest? Włodzimierz Chłopecki, jestem ojcem Majki. Też miałem dzisiaj zeznawać. Agnieszka właściwie nigdy do mnie nie dzwoniła. Ja do niej też tylko raz, kiedy pan prokurator zaaresztował Majkę. Także te telefony dzisiejsze są co najmniej dziwne, dlatego ale o tym mówię. Panie Chłopecki, proszę podejść do barierki. Tato, proszę cię, pomóż mi, błagam cię. Ja nie mogę wrócić do tego aresztu, Majka, rozumiesz? Trzymaj się, nie pozwól się skrzywdzić. Nie spiekło. Pani sędzia, no pani widzi, przecież moja córka tego nie zrobiła. To takie delikatne dziecko, a wy chcecie zrobić z niej mordercę. No proszę spojrzeć, przecież w areszcie żyły sobie podcinała. Ale teraz wszystko jest już w porządku. Ale wysoki sądzie, my z żoną po nosach nie śpimy, zadręczamy się. Pan prokurator się uwiął na Majkę. Jego sprawiedliwość nie obchodzi. Panie Chłopecki, ale sąd sprawiedliwość obchodzi. Proszę stanąć za barierką. Pana córce nic tutaj nie grozi. Słuchamy. Jak się pan nazywa? Włodzimierz Chłopecki. Ile pan ma lat? Gdzie pan mieszka i czym się zajmuje? Mam 41 lat. Mieszkam w Sopocie i z zawodu jestem lekarzem. Jest pan również ojcem oskarżonej, więc przysługuje panu prawo do odmowy składania zeznań. Jestem przekonany, że Majka jest niewinna. Ona nie mogłaby tego zrobić, nie mogłaby skrzywdzić człowieka, a tym bardziej zabić. Oczywiście będę odpowiadał na pytania sądu. W takim razie pouczam obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. I proszę nam powiedzieć, co pan wie w tej sprawie. Wiem, że Majka jest niewinna. No, nie wiem, jak mogliśmy z żoną nie zauważyć, że w taki sposób zarabia pieniądze. No ale to, że trochę się pogubiła, że tak powiem, no to nie znaczy, że mogłaby zabić. No ja w to nie wierzę. A pamięta pan, jak córka zachowywała się 15 stycznia? No rzeczywiście, była trochę dziwna. No, od samego rana dzwonił telefon, przychodziły jakieś SMS-y. No fakt, że to ją trochę denerwowało, no ale przecież to jeszcze nic nie znaczy. A czy wiedział pan, kto dzwonił do córki i kto wysyłał te SMS-y? No dziś wiem, że to był Jan Sosnowski. A wtedy 15 stycznia zapytał pan córkę o to? Nie, no uważałem, że to jej prywatna sprawa. Jeżeli będzie chciała, to sama mi powie. Czy 15 stycznia córka wychodziła z domu? Tak, wyszła około 14. Powiedziała, że idzie na spotkanie z Marcinem i że niedługo wróci.
No i rzeczywiście za jakieś 2 godziny wróciła, tak około 16. Jak pan zapewne wie, nie było to spotkanie z Marcinem. No tak, dzisiaj już wiem, że mnie okłamała, że wtedy poszła na spotkanie z Sosnowskim. To niech pan nam jeszcze powie, jak zachowywała się po powrocie. No normalnie, całkiem zwyczajnie. Usiedliśmy do obiadu i wtedy żona poprosiła ją, żeby wyłączyła komórkę, albo przynajmniej dźwięk, że chciałaby spokojnie zjeść posiłek. No i wtedy tak zażartowała, że ma już dosyć tych takich namolnych adoratorów córki. No. I jak na prośbę żony zareagowała córka? No... Słuchamy, proszę odpowiedzieć. No, pocałowała żonę w policzek i powiedziała, że już nikt nie będzie jej zakłócał spokoju. Proszę pana, 15 stycznia do godziny 14 Jan Sosnowski kontaktował się z pana córką 36 razy. Wysłał do niej 42 SMS-y. Sekcja zwłok wykazała, że zgon Sosnowskiego nastąpił tego dnia między godziną 14.30 a 15.30. Tuż po 16.00 pańska córka wyraziła przekonanie, że już nikt więcej nie będzie jej zakłócał spokoju, bo przecież takich słów użyła. Interesuje mnie, dlaczego się tak wyraziła. Wysoki sądzie, no ja rozumiem, że te odciski palców, no pasek córki, te telefony, wyjście do Sosnowskiego, jego śmierci, no to jakoś się rzeczywiście tak logicznie układa, że mogłoby wskazywać, że Majka to zrobiła. No ale przecież ta kaseta. Proszę, niech pan mówi dalej. Trzeba znaleźć tą kasetę, bo ona wskaże, kto jest winny. No morderca cały czas jest na wolności. Czy są jeszcze pytania do pana? Z mojej strony nie ma, dziękuję. Ja również nie mam, dziękuję. Dziękuję, to proszę usiąść. Panie sędzio, ja chciałem jeszcze coś powiedzieć. A to ma związek ze sprawą? Ma. O tym już za chwilę. Ratujcie moje dziecko. Dziewczyna chce skoczyć, nie pozwala do siebie podejść. Jestem po to, żeby ci pomóc. To, o czym myślisz, nie jest rozwiązaniem. My wszyscy pójdziemy siedzieć. Chciałaś, żeby inni widzieli, jak go zabijasz? Zostańcie z nami. Majka Chłopecka jest oskarżona o zabicie Jana Sosnowskiego. To nie ja zabiłam Jana Sosnowskiego. Dziewczyna miała udusić ofiarę paskiem i upozorować samobójstwo, wieszając ciało Jana Sosnowskiego na klamce. Wcześniej razem ze swoją koleżanką świadczyły Sosnowskiemu usługi seksualne w zamian za pieniądze. Dziękuję, to proszę usiąść. Panie sędzio, ja chciałem jeszcze coś powiedzieć. A to ma związek ze sprawą? Ma. To proszę. Otóż wspominałem, że 15 stycznia kontaktowałem się z Agnieszką Wysocką. I ona nie przyjechała pod ten blok Sosnowskiego. To jest coś jeszcze. Co? Raz przy piwie, jak byliśmy w barze, opowiadała nam, że podkochuje się w Sosnowskim i że uważa, że to jest fascynujący, inteligentny człowiek, który naprawdę jest godny podziwu. No to o czym to świadczy, pańskim zdaniem? Po pierwsze, skąd wiedziała, że Sosnowski nie żyje? Po drugie, dlaczego tak bardzo namolnie chciała zabrać kasetę z kamery? Błagam! Ratujcie moje dziecko! Naprawdę robimy, co w naszej mocy. Psycholog rozmawia właśnie z Agnieszką. To, co chcesz zrobić, jest ostatecznością. Może pani nam przeczytać ten list pożegnalny? Mamo, przepraszam i wiem, że cię zawiodłam, ale muszę ze sobą skończyć. Wiesz, że Majka jest oskarżona o zabicie tego starego faceta, ale nie wiesz, że ja też chodziłam do niego. I mnie też płacił, żebym się rozbierała i chodziła nago po mieszkaniu. Ale to i tak nie jest najgorsze. To, że on nie żyje, to jest moja wina. Żegnaj, mamo! Przepraszam. Tak? Ta dziewczyna chce rozmawiać tylko z sędzią prowadzącym rozprawę jej koleżanki. Natychmiast się skontaktuję. Świadek Agnieszka Wysocka. Pani Wysocka proszona na salę. Niestety nie ma, wysoki sądzie. Proszę poprosić panią Jolantę Lalkowską. Świadek Jolanta Lalkowska.
Bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Jolanta Lalkowska, mam 28 lat i mieszkam w Gdyni. A czym się pani zajmuje? Byłam doktorantką profesora Sosnowskiego. Nie jest pani osobą bliską dla oskarżonej? Nie, nie znam tej dziewczyny. Pouczam obowiązku mówienia prawdy. Co pani wie w tej sprawie? Tego 15 stycznia byłam umówiona z profesorem Sosnowskim w jego mieszkaniu. Mieliśmy pracować nad moim doktoratem. Dzień wcześniej zaproponował spotkanie około 19. Jak rozumiem, udała się pani na to spotkanie? Tak, kilka minut przed 7 byłam pod blokiem profesora Sosnowskiego. Windą wjechałam na górę i zaczęłam dzwonić do drzwi. Niestety nikt nie otwierał, więc torebki wyjęłam komórkę i próbowałam zadzwonić do profesora Sosnowskiego. Niestety telefonu też nie odbierał. I co zrobiła pani w tej sytuacji? Windą zjechałam na dół. Pomyślałam, że może profesor wyszedł gdzieś na chwilę, że zaraz wróci. Obeszłam blok wokoło. Wiedziałam, które to są okna profesora. I jak spojrzałam się w górę, zauważyłam, że zapaliło się światło. No więc z powrotem wróciłam się do klatki, wjechałam na górę. No i znowuż zaczęłam dzwonić do drzwi. No niestety nadal nikt nie otwierał. Więc chwyciłam za klamkę, drzwi puściły. W mieszkaniu było ciemno, wtedy zapaliłam światło. To był naprawdę koszmarny widok. Co została pani w mieszkaniu pana profesora Sosnowskiego? Na wprost drzwi wejściowych jest łazienka i jak weszłam do mieszkania, to od razu zobaczyłam profesora. Wisiał na klamce, siny, koszmar. Czy zauważyła pani może jeszcze coś istotnego? Znaczy, na początku nie, no, przeraziłam się. Wyszłam na klatkę, zaczęłam dzwonić do sąsiadów profesora. Wysoki sądzie, ja pierwszy raz w życiu byłam w takiej sytuacji, ja zupełnie nie wiedziałam, co ja mam robić. No ale jak w końcu mi nikt nie otworzył, to przemogłam się i weszłam do tego mieszkania. I wtedy zauważyłam, że był przewrócony stolik, pościągany dywan i na meblu ściance zauważyłam kamerę. Wiedziałam, że profesor ma manię nagrywania. Podeszłam do tej kamery, była włączona, natomiast nie było kasety. Trochę mnie to zdziwiło. Zeznała pani przed chwilą, że kiedy stała pani przed blokiem w mieszkaniu profesora, na chwilę zapaliło się światło. Czy jest pani tego pewna? Tak, raczej tak. Myślę, że nie pomyliłam ani pięter, ani okien. A proszę powiedzieć, czy wtedy, kiedy pani po raz drugi wchodziła do tej klatki, w której mieszkał pan profesor, spotkała pani kogoś na swojej drodze? Tak, mówiłam już w śledztwie. Minęła mnie kobieta z dzieckiem i jakiś młody chłopak, 19-20 lat. No, jak mnie zobaczył, to dziwnie się zachowywał. Najpierw zawrócił, potem wbiegł na pół piętro, potem zbiegł w dół. Miał na sobie taką dużą, futrzaną czapkę i okulary. Na klatce było ciemno i niestety nie widziałam jego twarzy, nie potrafię go opisać. A czy profesor Sosnowski miał jakiś wrogów? Wiadomo pani może o kimś, kto mógłby mu grozić? Raczej nie miał wrogów, przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo. No, wiem, że profesor lubił zaczepiać ludzi. No, że Wysoki Sądzie, profesor nie żyje, a ja nie chciałabym powtarzać plotek o prywatnym życiu profesora. Ale jest pani świadkiem w sądzie, jest pani zobowiązana powiedzieć wszystko, co może mieć znaczenie w tej sprawie. Dlatego słuchamy. O profesorze Sosnowskim mówiło się, że lubi młode dziewczyny. No, że najlepiej licealistki. Ale ludzie mówili także, że profesor lubi chłopców. No, pod tym względem profesor nie miał najlepszej opinii. Tak sobie pomyślałam, że może ten chłopak, co go wtedy spotkałam na schodach, no, że może on... No, jaki pani zdaniem ten chłopak może mieć związek z rozpatrywaną sprawą? Może profesor go wykorzystał. Może chłopak zorientował się, że ich nagrywa, jak
jak to robią i w złości zabił profesora. No nie wiem. Panie sędzio, ja zwracałem na to uwagę panu prokuratorowi. Pewnie za wcześnie wystawił akt oskarżenia i należało chyba poszukać tego chłopaka. Przynajmniej tak sugerowałem panu prokuratorowi. Tak? Dziewczyna chce skoczyć, nie pozwala do siebie podejść. Chce rozmawiać tylko z sędzią prowadzącą sprawę Majki Chłopeckiej. Rozumiem. Przyjadę najszybciej, jak to będzie możliwe. Zapewnijcie dziewczynę, że jadę jej wysłuchać. Dobrze, na wszelki wypadek wysyłam samochód. Tak, dziękuję. Proszę państwa, Agnieszka Wysocka zamierza popełnić samobójstwo. Zdecydowała się jedynie na rozmowę z osobą, z sędzią prowadzącym tę sprawę. W związku z tym w tej chwili zarządzam przerwę w rozprawie. Dziewczyna powiedziała cokolwiek? Dlaczego chce to zrobić? Powiedziała, że jest winna czyjejś śmierci i nic więcej nie wiem. Nie udało mi się nawiązać z nią kontaktu. Agnieszko, chciałaś rozmawiać z sędzią prowadzącym sprawę Majki Chłopeckiej. To ja. Co się dzieje? Ona jest niewinna. To wszystko moja wina. Agnieszko, ale spokojnie. Porozmawiajmy. Chodź do mnie tutaj. Jestem po to, żeby ci pomóc. To, o czym myślisz, nie jest rozwiązaniem. Ale on nie żyje! Sosnowski nie żyje! Nasze życie... My wszyscy pójdziemy siedzieć! Ale odebranie sobie życia jest krokiem nieodwracalnym. A to, co dzisiaj wydaje ci się dramatem, kiedyś będzie tylko wspomnieniem. Uwierz mi, daj sobie drugą szansę. Wymyślimy coś, proszę. Chodź. Dziękuję pani. Już powiem wszystko w sądzie. Dziękuję. Chodź. Proszę usiąść. Po przerwie wznawiamy rozprawę. Panie Dudzik, proszę poprosić na salę Agnieszkę Wysocką wraz z panią biegłą. Proszę. Proszę podejść do barierki. Pani Patrycja Więcek, biegła z listy Sądu Okręgowego, tak? Tak, Wysoki Sądzie. Pani psycholog, czy w stanie psychicznym, w jakim znajduje się Agnieszka, może ona dzisiaj odpowiadać przed sądem? Tak, Agnieszka sama zdecydowała się zeznawać i nie widzę żadnych przeszkód, żeby została przesłuchana w tej sprawie. Rozumiem. Proszę zająć miejsce. Agnieszko, przedstaw nam się. Agnieszka Wysocka, mam 19 lat. A gdzie mieszkasz i czym się zajmujesz? Mieszkam w Sopocie i jestem w klasie maturalnej. Z oskarżoną nie jesteś spokrewniona? Nie, Majka to moja koleżanka. Pouczam cię obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Rozumiesz to? Tak. Co wiesz w tej sprawie? Bo ja... To było tak, że ja tego 15 poszłam do niego. Do Sosnowskiego, do jego mieszkania i... Pani sędzio, bo ja się w nim zakochałam. Wiem, że to głupie, bez sensu, ale on miał w sobie takie coś, no. Był taki mądry i tak mi tą swoją wiedzą imponował. Ja głupia, nawet dla niego chciałam iść na antropologię. Myślałam, że jak będę u niego studiować, to że on mnie w końcu może zauważy, doceni. Myślałam, że może on się we mnie zakocha nawet. O której godzinie 15 stycznia byłaś w mieszkaniu pana Sosnowskiego? To było jakoś po pierwszej. Jak poszłam do niego, to on nie chciał ze mną rozmawiać. Nic, zupełnie. Mówił mi bardzo złe rzeczy, bardzo złe. Ja się wtedy poczułam tak, że to było okropne. Nagle wyszedł z niego chami prosto, tak wyrzucił mnie ze swojego domu. Mówił, że czeka na Majkę, że ona jest lepsza. Zdenerwowało to panią? Tak, bo ja mu się narzucałam. Powiedziałam, co czuję, a on zamiast powiedzieć mi coś miłego, to o Majce, że ładna, że mądra. Zdenerwowało mnie, to fakt. O której godzinie ponownie poszła pani do mieszkania Sosnowskiego? Po szóstej, jakoś tak, jak weszłam do środka.
do jego mieszkania. To on nie żył. On wisiał na tym pasku przywiązany do klamki. Był taki straszny. Taki inny. Ja nieraz boję się zamknąć oczy, bo widzę go innego, strasznego. To było okropne. Proszę powiedzieć, dlaczego pani nie zawiadomiła od razu policji? To oczywiste. Przecież to pewnie ona zabiła Sosnowskiego, a teraz udaje, że widziała go martwego. Aga, dlaczego ty mi to robisz? Majka, ja go nie zabiłam, naprawdę, jak przyszłam, to on już nie żył, a nie zawiadomiłam policji, bo pani sędzio, no przecież bałam się, że wyda się, co robiłyśmy z Majką. Kurczę, rodzice, szkoła, ja zadzwoniłam tylko do Marcina. Ale kłamiesz, no zadzwoniłaś do Marcina, ale po to, żeby potwierdził, że widziałaś Sosnowskiego martwego. A potem sama poszłaś do niego do mieszkania, zabrałaś kasetę i co? Nie chciałaś, żeby inni widzieli, jak go zabijasz? To nieprawda. Ja nie zdążyłam zebrać tej kasety, bo jak czekałam pod blokiem na Marcina, to przyjechała policja. Agnieszko, a dlaczego dzisiaj chciałaś popełnić samobójstwo? Bo to wszystko jest przeze mnie. Przeze mnie tyle osób ma kłopoty. Majka, Marcin. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, już mam wszystkiego dosyć. To wszystko jest przeze mnie. Mój chłopak zabił Sosnowskiego. Co? Przecież ja nikogo nie zabiłem. Co ci przyszło do głowy? Co ty tu robisz? Łukasz, już nie ma sensu kłamać. Naprawdę, ja znalazłam u ciebie tą kasetę i tę płytę, którą przegrałeś z mieszkania Sosnowskiego. Ja widziałam, mam ją. To jest jakaś paranoja. W co ty chcesz mnie wrobić? Łukasz, przepraszam cię, ale już nie ma sensu kłamać. Naprawdę, ja nie będę potrafiła i tak z tym wszystkim żyć. Nie będę już potrafiła. Ja nie umiem dłużej kłamać. Przepraszam cię za wszystko, ale ja muszę tu mówić prawdę. Proszę wstać. Kim pan jest? Łukasz Krygiel. Ja jestem chłopakiem Agnieszki, ale ja jestem niewinny. Agnieszka, a czy masz przy sobie tę kasetę? Tak, mam. To bardzo proszę, podaj. Dziękuję bardzo. Wróć na miejsce. Czy są jeszcze pytania do Agnieszki? Nie mam pytań. Dziękuję, wysoki sędzio. No, dziękuję bardzo. Dziękuję ci. Możesz usiąść. Łukasz Krygiel zostanie przesłuchany w charakterze świadka. Proszę zanotować, że był obecny w czasie przesłuchania poprzednich świadków. Ale... Bardzo proszę podejść do barierki i podać mi dowód osobisty. Ja nie chcę zeznawać. Ja już mówiłem, że ja jestem niewinny. Ale proszę się uspokoić i podejść do barierki. Poproszę jeszcze o dowód osobisty. Dziękuję. Łukasz Krygier, lat 19, zamieszkały w Sopocie? Tak. Jest pan rodziną dla oskarżonej? Nie. Pouczam o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne, ale pouczam również, że przysługuje ci prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, które mogłoby narazić cię na odpowiedzialność karną. Czy to rozumiesz? Zrozumiałem. W takim razie powiedz, czy 15 stycznia byłeś w mieszkaniu pana Sosnowskiego? Ja już mówiłem, że ja jestem niewinny. W takim razie sąd dopuszcza dowód przyniesiony przez Agnieszkę Wysocką. I bardzo proszę, pani Aniu, o odtworzenie tych nagrań. Tu jest ta kamera gnoju. Zobacz. Proszę zatrzymać nagranie. Łukasz, na tym filmie widzieliśmy ciebie, datę 15 stycznia i o ile się nie mylę, mieszkanie pana Sosnowskiego, prawda? No dobra, poszedłem wtedy do niego. Ale żeby się z nim rozmówić. Chciałem mu wygarnąć, jako jest świnią. Niby taki wybitny profesor jak z uniwerku, a sypia z małoletami za kasę. Pani sędzio, jeszcze 2 dni wcześniej mówił w telewizji o moralności, o etyce. Chciałem mu powiedzieć, jakim jest kłamcą i... zagrozić, że jak nie zostawi jak i w spokoju, to wezwę policję. Tylko sytuacja wymknęła się panu spod kontroli. Nie, to nie tak. Jak poszedłem wtedy do niego, to on już nie żył. Pomyślałem, że to Aga zrobiła, bo mówiła, że już dawno ma z nim skończyć. Mówiła mi, że nie będzie tego robić ani z nim, ani z żadnym innym.
Kiedy spojrzałem na niego, przypomniało mi się, jak Aga mówiła o jakiejś kasecie, o jakichś nagraniach. No to pomyślałem, że to morderstwo pewnie też się nagrało. No to znalazłem tą kamerę i zabrałem kasetę. Łukasz, ale ja go przecież nie zabiłam! Pani sędzio, ta kaseta była dla mnie drogocenna, w pewnym sensie. Ja cały czas nosiłem ją przy sobie w plecaku, żeby nie dostała się w niepowołane ręce. To jest dowód na niewinność Agnieszki. Jakby ktoś chciał ją pozwać, to miałem pokazać to. Dlatego na wszelki wypadek przegrałem na DVD. Czyli jak rozumiem, na tej kasecie zarejestrowane jest zabójstwo pana Sosnowskiego? Łukasz? Tak. Jak przewiniecie, to zobaczycie. Pani Aniu, proszę o przewinięcie kasety i odtworzenie. Czy są pytania do świadka? Ja dziękuję bardzo. Nie mam pytań. Dziękuję, wysoki sędzio. Dziękuję. Proszę usiąść. Proszę, aby oskarżona wstała. Tato, proszę cię, pomóż mi. Ja nie chciałam. On groził mi, że wam powie, ale ja nie chciałam, żebyście się dowiedzieli, rozumiesz? Czy w dalszym ciągu będzie pani utrzymywała, że jest niewinna? Niech mi pan da spokój. Pan nic nie rozumie. On powiedział, że od tamtej pory będzie mnie miał już tylko dla siebie. Ja już miałam dość takiego świństwa, tego ubliżania mi po prostu. I jeszcze dodatkowo powiedział, że to wyślę tę kasetę, na której się z nim kocham, moim rodzicom. I że pokażę to wszystko. A naprawdę, no, szantażował mnie tak już od 2 tygodni. Ja żyłam w takim stresie. Ja naprawdę nie chciałam go zabić, no. Ale jak zobaczyłam, że nie żyje, to po prostu spanikowałam i uciekłam. Ja nic więcej nie mogę powiedzieć. Jeżeli to wszystko, proszę usiąść. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję. Wysoki sądzie, oskarżona dokonała wyboru. Nie chciała uczyć się, chodzić na korepetycje po to, żeby podjąć studia. Wolała dostarczać starszym mężczyznom taniej rozrywki. I popatrzmy na konsekwencje. Nagle zaczęła się bać o swoją reputację, bo rzeczywiście ta była zagrożona. W obawie o tą reputację dopuściła się tak strasznego czynu. Zabiła człowieka. Gdy patrzyłem, gdy wchodzi dzisiaj na salę rozpraw, zrozumiałem, że ona wie, jak wielki błąd popełniła. Wysoki sądzie, dzisiaj tak naprawdę, kiedy uświadomiła sobie, że o tym, co robiła, wie nie tylko prokurator, ale również sąd. Świadkowie w tej sprawie, ale również tak liczna publiczność. To dzisiaj siedzi tutaj skompromitowana jak nigdy dotychczas w swoim życiu, ale przede wszystkim życie tej młodej kobiety już legło w gruzach. A przecież my czekamy dopiero na wyrok. Ja dopiero będę wnosił o wymierzenie dla niej kary, wysoki sądzie. Nie mam wątpliwości co do jej winy, wysoki sądzie. Uważam, że zasłużyła na sprawiedliwą karę. Surową karę. I nie mam wyjścia. Muszę żądać, żeby sąd wymierzył jej karę 15 lat pozbawienia wolności. Bardzo proszę, panie mecenasie. Dziękuję. Wysoki sądzie, oczywiście, że trudno nazwać zachowanie oskarżonej, mówię tutaj o prostytuowaniu się, jako młodzieńczy wybryk. Ale, wysoki sądzie, przeciwny jestem twierdzeniu prokuratora, że skoro oskarżonej życie legło w gruzach, to należy jej wymierzyć bardzo surową karę, bo za taką należy uznać karę 15 lat pozbawienia wolności. Proszę, wysoki sąd, aby wymierzając karę oskarżonej wziął pod uwagę to, żeby tych cegieł, które tworzą ten gruz, o którym mówił pan prokurator, całkowicie nie zniszczyć, aby te cegły zachować, by to życie oskarżonej w przyszłości mogło zostać
odbudowane. Wnoszę, aby sąd wymierzył oskarżonej karę 8 lat pozbawienia wolności. Dziękuję. Dziękuję. A o co oskarżona prosi sąd? Ja wiem, że źle postępowałam i że to, co zrobiłam, było bardzo złe. Dlatego teraz proszę o łagodny wyrok. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Dziękuję. Proszę wstać, sąd idzie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd okręgowy po rozpoznaniu sprawy Majki Chłopeckiej uznaje ją za winną dokonania zarzucanego czynu i wymierza jej karę 9 lat pozbawienia wolności. Proszę usiąść. Wina oskarżonej w tej sprawie jest niewątpliwa. Majka Chłopecka dzisiaj sama na tej sali powiedziała, jak znajdziecie kasetę, będziecie mieli sprawcę. Kaseta się znalazła i jest bezpośredni dowód pani winy. Zawsze jak spotykam się z młodzieżą, pytam, co się takiego dzieje, że coraz więcej młodych ludzi trafia na ławę oskarżonych, zamiast siedzieć w ławce szkolnej. Bardzo często słyszę szczere odpowiedzi, adrenaliny. Dlaczego wam jej brakuje? Bo my, dorośli, dajemy wam wszystko. Wszystko, co możemy. Ciężko pracujemy, kochamy, nie chcemy naruszać waszej prywatności, nie pytamy o setki telefonów, no bo córka może mogłaby się obrazić. I wyrządzamy własnym dzieciom krzywdę. Bo dzieci muszą wiedzieć, gdzie są granice. Ale Majka, chciałam ci też jedną rzecz powiedzieć, że jesteś bardzo młoda i twojego życia nie można przekreślić. Jeżeli teraz swoim zachowaniem w czasie pobytu w zakładzie karnym pokażesz, że zrozumiałaś, jak ogromny błąd popełniłaś, jak żyłaś zbyt lekko, nie szanując nikogo tak naprawdę, to po odbyciu połowy kary będziesz mogła opuścić zakład karny. To jest szansa dla młodego człowieka. To wszystko w tej sprawie. Dziękuję państwu.